decyzja o kandydowaniu, czy to była trudna decyzja, czy pani tak od razu zdecydowała się, żeby wystartować no i zacząć tą trudną robotę, kampania tak. i to, co potem? Dobrze. Decyzja o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego oczywiście nie była dla mnie łatwa. Ja jestem człowiekiem z organizacji pozarządowych. Nigdy nie chciałam wchodzić do polityki. Ale po zastanowieniu się pomyślałam, że być może, że to jest właśnie to, co jeszcze mogę zrobić dla ojczyzny. To, co mogę jeszcze zrobić dla innych. PAH jest trwałą instytucją, w związku z czym kolejne wyzwania są też dla mnie fascynujące. Moje doświadczenie w pomocy humanitarnej, w pomocy rozwojowej jest na pewno unikalne. Byłam w tak wielu krajach bezpośrednio, spotykałam ludzi. Mam pewną wizję pomocy humanitarnej. Chciałabym być w Komisji Rozwoju oraz w drugiej Komisji Społecznej, bo interesuje mnie los ludzi wykluczonych. Więc na pewno to będzie związane z dużą ilością pracy. Myślę, że 26 lat pracy Polskiej Akcji Humanitarnej i pomocy świadczy o tym, że potrafię działać skutecznie, więc jestem pełna zapału i jeżeli zostanę wybrana, jestem kandydatką z regionu dolnośląskiego oraz opolskiego, jestem tutaj jedynką z Koalicji Europejskiej. Więc jeżeli zostanę wybrana, będę się też z Państwem częściej spotykała, ale przede wszystkim będę chciała też reprezentować Państwa interesy, te, które są możliwe, bo oczywiście tam pracuje się dla Polski, ale również dla regionu. Będę chciała też wysłuchać tego, co Państwa najbardziej boli. Dzisiaj byłam na spotkaniu z Amazonkami, które mówiły o konieczności profilaktyki, o długości oczekiwania na wyniki. Dzieliły się bardzo intymnymi doświadczeniami, cierpieniami, brakiem pomocy psychologicznej. Były zmiany i poprawa stanu lecznictwa w zakresie onkologii w Polsce jest konieczna. I dzisiaj uświadomiłam sobie, dzięki prezydentowi miasta, który też tam był obecny, i mówił o tym, że Polska nigdy nie da rady sama sfinansować tego postępu, który jest potrzebny w onkologii. Również kraje europejskie tego same nie zrobią. Jest potrzebny europejski program walki z rakiem i taki pomysł jest. Unia Europejska jest gotowa przeznaczyć na to pieniądze. Więc tak naprawdę to chcę Państwu powiedzieć, że to od Państwa zależy, czy ten program onkologiczny w Polsce zostanie stworzony i przede wszystkim zostanie bardzo mocno dofinansowany, ponieważ Unia Europejska też patrzy na nas Polaków, jakich wyborów dokonujemy. Nie będą nas karali za jakiekolwiek nasze wybory. To są nasze suwerenne wybory. Ale ja mam świadomość tego, że Unii Europejskiej bardziej po drodze jest z ludźmi z Koalicji Europejskiej, więc szansa na zdobycie większych pieniędzy, koalicja obiecuje. Ja jedynie mogę powiedzieć, że będę tego pilnowała, bo nie odpuszczę tego ważnego tematu, że będzie o takie pieniądze się stało i w ogóle o taki program, czyni go swoim sztandarowym programem. Pani Janino, pani sama publicznie przyznała, że ma problem ze zdrowiem, problem nowotworowy. Czy czuje się pani na siłach, czy leczenie daje dobre efekty? To ja jestem dopiero po pierwszej chemii, więc jestem na początku drogi. Natomiast tak, absolutnie czuję się na siłach. Proszę Państwa, rak to nie jest już śmiertelną chorobą. Raka się leczy. Chodzi o to, żeby go jak najwcześniej wykrywać. Oczywiście chemia bardzo różnie działa na człowieka, ale ja tę walkę wygram. I jak widzicie Państwo, jestem z Wami. Jeszcze czeka mnie kilka dni tutaj w regionie, potem mam kolejną chemię.
Nie mam wątpliwości, że tę walkę wygram. I myślę, że to moje doświadczenie w jakiś sposób też tam w Parlamencie Europejskim, danie świadectwa też będzie jakoś ważne. Także są kobiety, które pracują nawet podczas całej chemii, są takie, które nie mogą, znaczy kobiety, no ludzie też, tak, bo mężczyźni przecież też chorują na raka. Także nie, wątpliwości, że sobie nie dam rady. Są parlamentarzyści, którzy zachorowali podczas pełnienia kadencji i dopełniali tej kadencji jak należy. No to jeszcze może na zakończenie powiem Pani, że nasza telewizja przeprowadziła taki plebiscyt, sondaż Tak. między jedynkami, jeśli chodzi o poparcie. No i prawie 2000 osób już zagłosowało. Od wczoraj taki sondaż prowadzimy. No i muszę Pani powiedzieć, że Janina Ochojska ma 80% poparcia, Pani Anna Zalewska 20%. Koniecznie chcę jeszcze powiedzieć o spotkaniu z drużyną koszykówki na wózkach. No i dowiedziałam się w ogóle, jaka to jest świetna drużyna oraz tego, że związek koszykówki jest jeden. I są tam i osoby sprawne, i niepełnosprawne. I to jest kierunek, w którym trzeba iść, myśląc o niepełnosprawnych. Dziękuję Wałbrzychowi. Jadę teraz do Wrocławia. Mam nadzieję, że się spotkamy. Głosujcie koniecznie.